Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rykowiska, ale tym razem będzie to bardzo szybki odcinek, mniej gadania, a więcej Wam zaprezentuję. Tak więc lecimy! Ale póki co muszę się pochwalić. Jak widzicie na załączonym obrazku, mam okładkę tutaj w takim buklecie, w książeczce dla dzieci tutaj w Richmond Parku. Tak więc, jeśli chcecie kupić dla swojego dzieciaka lub dla siebie taką fajną książkę i wspomóc tutaj Charity w Richmond Park, serdecznie zapraszam. Książka do zakupu jest tutaj w Holly Lodge w Richmond Park, albo dajcie mi znać, to taką też załatwię. Tam naprzeciwko leży potężny byk i jeszcze pomrukuje. Nie jest takie potężne muczenie już, jak to było w poprzednim odcinku z Bushy Park. Tutaj jest tak delikatnie, wam powiem. Jestem od niego jakieś dobre 30-40 metrów, tak abym się zmieścił cały w obiektywie, jak teraz widzicie to. I czekam właśnie na ekipę sprzątającą w postaci kawek, które zajmują się tym bykiem i wyjadają z jego kleszcze oraz inne pasożyty. Tak więc zobaczcie sami, jak to wygląda. Prawda, że piękna symbioza. Tuż po zimie, przed budową gniazd, wyrywają właśnie z byków i z łani tą sierść i używają tego do budowy swoich gniazd. A teraz tutaj na zimę, gdzie owadów jest coraz mniej, znajdują pyszne kąski w postaci soczystych kleszczy oraz innych muszek, które się kręcą tutaj wkoło tego byka. Tak więc jest potencjał na świetną fotkę. Taką, jak widzicie na przykład w tym momencie. Rykowisko trwa nadal do końca października. Możecie przyjechać do Richmond Park i sfocić walczące byki. Dzieje się z dnia na dzień, jest coraz chłodniej, ten deszcz pada, jest masę błota, tak więc jest szansa na bardzo fajną fotkę. Tak jak widzicie, te byki w błocie. Można sfocić, tylko niestety ta 500-ka troszeczkę jest za blisko i jednak 120, 300 albo 70, 200 lub 150, 600 jak najbardziej się spisuje tutaj w Richmond Park. Jak widzicie, tu za mną mój ulubiony staw, gdzie uwielbiam fotografować ryczące byki. Niestety w tym sezonie 2022 jeszcze mi się nie udało tutaj sfocić żadnego byka, ale jeszcze mamy miesiąc czasu, tak więc nigdy nie wiadomo. 12 seconds later. Mówię Wam, to jest bardzo niesamowite, ale jednak prawdziwe. Tutaj nad tym stawami zamiast byka wylądowała mi czapla nadobna, cała biała, cała na biało. Tak więc zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. A ja teraz ją zamierzam focić, tak więc zostańcie ze mną i popatrzmy na tą piękną czaplę.
To jest materiał z tamtego tygodnia, czyli koniec września, początek października. Nie nagrywałem swoich wywodów tutaj na kamerce, tylko po prostu macie to, co widziałem i ustrzeliłem. Tak więc zapraszam na pokaz slajdów. Tak więc fajnie, że jest dużo widzów, nowych subskrybentów. Dzięki za komentarze oraz za łapki w górę oraz łapki w dół. Wszystko się liczy na budżet algorytmów. To by było tyle z mojej strony dzisiaj i do następnego odcinka. See ya!